MCS w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zajął w 2017 roku zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii najbardziej umiędzynarodowiony uniwersytet w Polsce. W ubiegłym roku jako uczelnia zajęliśmy również pierwsze miejsce w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na najlepszy artykuł promujący polskie szkolnictwo wyższe za granicą. Obecnie na uniwersytecie z naszym studiuje około 1800 studentów zagranicznych z niemal 50 państw. Umiędzynarodowienie jest zatem mocną stroną naszego uniwersytetu i dzisiaj mamy okazję, aby zapytać o szczegóły, czym jest umiędzynarodowienie i jakie działania są związane z właśnie umiędzynarodowieniem, z tym pojęciem. Witam naszego gościa i autora artykułu, właściwie autorkę artykułu, tutaj wymienionego przeze mnie, czyli panią dr Ewelinę Panas, pełnomocnika rektora UMCS do spraw umiędzynarodowienia kształcenia. Ewelino, znamy się, będę ci mówić po imieniu. Na czym polegają te działania związane z umiędzynarodowieniem i dlaczego umiędzynarodowienie w dzisiejszych czasach z takiej perspektywy uniwersyteckiej jest istotne? Witam przede wszystkim ciebie, droga Izo, i wszystkich słuchaczy, i dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w nagraniu, dlatego że jakby jest to pewien wyraz też uznania ze strony naszych mediów też akademickich dla tych działań, które są realizowane na naszej uczelni. I odnosząc się do twojego pytania, umiędzynarodowienie to w gruncie rzeczy wieloetapowy, taki wielowymiarowy wręcz proces. Często jest tak, że kojarzone jest umiędzynarodowienie kształcenia przede wszystkim z rekrutacją studentów, z pozyskiwaniem studentów zagranicznych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że sprowadzanie umiędzynarodowienia do rekrutacji to naprawdę bardzo duże uproszczenie i taka generalizacja. Umiędzynarodowienie zaczyna się na miesiące, jeśli nie lata wcześniej. My podejmujemy szereg działań, takich, tak jak powiedziałam, wieloetapowych, i finał, skutek tych działań to właśnie rekrutacja. To, o czym mówiłaś, te liczby, wskaźniki, 1800 studentów z 50 państw, to jest efekt tych działań. I umiędzynarodowienie właśnie polega na budowaniu pewnej strategii, na planowaniu, krótko mówiąc. I to planowanie zaczyna się od ustalenia, od udzielenia odpowiedzi na takie pytania, kogo chcemy rekrutować, z jakich państw studentów chcemy pozyskiwać, za pomocą jakich narzędzi, bo oczywiście rekrutacja studentów z Azji różni się, jest totalnie odmienna od rekrutacji studentów z Afryki. Musimy korzystać z innych narzędzi marketingowych, promocyjnych, rekrutacyjnych. Więc to jest ten pierwszy etap, kiedy zastanawiamy się, kogo chcemy rekrutować, skąd chcemy pozyskiwać studentów. I oczywiście najważniejsza kwestia, co mamy do zaoferowania. Dlatego, że umiędzynarodowienie to naprawdę system naczyń połączonych i w pierwszej kolejności musimy mieć ofertę atrakcyjną dla tych studentów. Poprzez ofertę mam na myśli programy studiów, programy kształcenia. Jeśli chcemy się umiędzynarodawiać, to musimy przede wszystkim proponować studia w takim języku, który będzie sprzyjał temu umiędzynarodowieniu. No i jest to po prostu język angielski, więc wzbogacanie oferty kształcenia w języku angielskim, doskonalenie jej, to jest też ten etap pierwotny w stosunku do rekrutacji. No i potem oczywiście wszystkie ręce na pokład. Kiedy ten etap rekrutacji się odbywa, to faktycznie jest to potężne wyzwanie i ogromny wysiłek. Ja tu celowo i świadomie oczywiście mówię w liczbie mnogiej, dlatego że to jest wspólny wysiłek naprawdę wielu zaangażowanych struktur, jeśli chodzi o uczelnie. Krótko mówiąc, umiędzynarodowienie to naprawdę gra
zespołowa i tu wspólnie z Centrum Promocji koordynujemy te działania związane właśnie z planowaniem takim strategicznym, jeśli idzie o marketing, o promocję zagraniczną. Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych wspiera rekrutację tych studentów. Potem oczywiście wydziały, pracownicy wydziałów, dziekani tych wydziałów, na których realizujemy studia anglojęzyczne. To jest naprawdę rzesza osób zaangażowanych w umiędzynarodowienie. Wiesz co, mam takie jedno pytanie, które mi przyszło w międzyczasie, bo mówiłaś, że jakby zanim zostaną podjęte działania związane właśnie z rekrutacją studentów, to się zastanawiacie, tak, jako zespół, będę tak mówić, jako pewnego rodzaju zespół, jakby skąd chcemy mieć studentów. A takie moje pytanie, a czy studenci jakby z jakich krajów nas wybierają, tak? Bo to jakby ci zagraniczni studenci są tylko jakby z tego waszego założenia, tak? Skąd będziemy ich rekrutować? Czy też się zgłaszają jakby sami? To mnie tak zaintrygowało, jak mówiłaś. Tak, bo to jest naprawdę bardzo interesująca kwestia i tutaj musimy rozróżnić takie dwa kanały pozyskiwania tych studentów, dlatego że pamiętajmy o tym, że studenci zagraniczni, cudzoziemcy mogą studiować, podejmować kształcenie na naszej uczelni w dwóch językach. Mogą kształcić się w języku polskim, ale mogą też podejmować kształcenie w języku angielskim. I te dwie grupy, one są różne, one są odmienne i musimy pamiętać, że jeśli idzie o studia polskojęzyczne, to tutaj ku naszemu, oczywiście ku naszej ogromnej satysfakcji, są to studenci z państw sąsiadujących z Polską, przede wszystkim Ukraina. Teraz coraz większa liczba studentów z Białorusi, z Rosji, więc nasze najbliższe sąsiedztwo. I to nas bardzo, bardzo cieszy, te działania umacniamy. Ja za te działania dotyczące pozyskiwania studentów z Ukrainy bezpośrednio nie odpowiadam. Tutaj Centrum Promocji koordynuje te działania i jak wszyscy widzimy, sprawdza się to doskonale, dlatego że te wskaźniki nam nie spadają pomimo pandemii, pomimo ogólnie takiej tendencji spadkowej, mówię ogólnej, ogólnokrajowej. Więc tutaj my oczywiście geopolitycznie i geolokalizacyjnie się bronimy jako miasto, jako Lublin, co nie zmienia faktu, że UMCS nadal jest tu najczęściej wybieraną uczelnią, jeśli chodzi o tę część Polski. Także tu radzimy sobie doskonale. I to jest ta jedna grupa. Drugą grupę stanowią studenci, którzy zainteresowani są studiami anglojęzycznymi i tutaj te działania koordynuję już ja bezpośrednio. I tu należy zauważyć, że oczywiście nasze działania są planowane w odpowiedzi na oczekiwania kandydatów. Więc jeśli zauważamy, że jest duże zainteresowanie kandydatów, na przykład tak jak ostatnio i to tegoroczna rekrutacja tak wyglądała z Wietnamu, to wtedy te działania należy wzmacniać za wszelką cenę, ale też antycypujemy, prognozujemy, wyprzedzamy pewne trendy. Nasze motto to być o krok przed innymi, dlatego że umiędzynarodowienie to nie jest już w tym momencie osobliwa działalność uczelni. Naprawdę rynek edukacyjny jest rynkiem globalnym. To nie jest tak, że jesteśmy jedyni, więc chodzi o to, żeby się różnić, żeby się w sposób atrakcyjny różnić od innych i wyprzedzać te działania, które podejmowane są na innych uczelniach i to właśnie robimy. Właśnie, a jeżeli mówimy o uczelni, to jakie korzyści ma uczelnia z umiędzynarodowienia? Korzyści wymierne, korzyści przede wszystkim finansowe, choć dla mnie osobiście to jest ogromna satysfakcja oczywiście z takiego środowiska wielokulturowego, które udało się stworzyć na naszej uczelni, na naszym Uniwersytecie w Lublinie. Natomiast są to oczywiście, tak jak powiedziałam, korzyści finansowe, dlatego że subwencja uczelni, czyli pieniądze dla uczelni, jednym ze składników jest umiędzynarodowienie, poziom umiędzynarodowienia, w tym liczba studentów zagranicznych, więc to jest taka korzyść po prostu wymierna, namacalna. Oczywiście studenci płacą za studia. Ci, którzy rekrutują się na studia anglojęzyczne, nie posiadają karty Polaka i nie mają obywatelstwa polskiego, płacą za studia. Korzyścią też oczywiście jest takie uznanie ze strony instytucji zewnętrznych. Mówię nie tylko o uznaniu takim symbolicznym, ale ono przekłada się też na dofinansowanie.
w postaci projektów, grantów, które realizujemy. I tutaj przede wszystkim Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. To jest instytucja, która wspiera nasze działania. Aplikujemy z sukcesem o środki zewnętrzne. I to są pieniądze, które w tym momencie to są kwoty rzędu nie kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, tylko to są miliony złotych, które przeznaczamy na wzmocnienie infrastrukturalne uczelni, system podwójnego oznakowania budynków, podwójnego mówię o języku, prawda, żeby ten system anglojęzycznego oznakowania budynków był już pewnym standardem, jeśli idzie o obsługę studentów zagranicznych, kadry zagranicznej, która przecież również jest obecna na naszym uniwersytecie. Dzięki tym środkom przeprowadzamy szkolenia dla kadry akademickiej, dla kadry administracyjnej. Pamiętajmy o tym, że posiadanie studentów zagranicznych to jest też potężne wyzwanie, dlatego że poza kompetencjami językowymi, które jakby są oczywistym takim kryterium i takim standardem, to tutaj to jest środowisko wielokulturowe. Pamiętajmy, że ci studenci przyjeżdżają do nas z różnych kręgów cywilizacyjnych, kulturowych, językowych rzecz jasna. Także my musimy poza tymi kompetencjami językowymi posiadać też taką empatię, uwrażliwić się na to środowisko wielokulturowe i tutaj te szkolenia są prowadzone przez pracowników naszej uczelni. Finansujemy je ze środków oczywiście Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Realizujemy egzaminy certyfikacyjne dla kadry akademickiej po to, żeby doskonalić kompetencje, zdolności tych osób, tych wykładowców, którzy prowadzą zajęcia na studiach anglojęzycznych. Tak, bo to jest wielkie wyzwanie, tak? Bo z jednej strony my przyjmujemy studentów, oni trafiają, szczególnie tak jak mówiłaś o Wietnamie czy z Afryki, to są ludzie, którzy są z kompletnie innego kręgu kulturowego. No, nie tylko podejrzewam, ale wiem, że oni mają wielkie problemy z adaptacją i trzeba ich tutaj w jakikolwiek sposób wspierać i pokazywać im, tak, jakim społeczeństwem jesteśmy, na jakich zasadach i wartościach się opieramy i jakby co tutaj jest ważne i istotne, nie tylko jako uniwersytet, prawda, jaki mamy ten system wartości, na jakich zasadach funkcjonujemy, ale w ogóle jako społeczność lokalna, tak, jako społeczność akademicka, społeczność miasta Lublina, bo to są też dla niektórych z nas wielkie, wielkie wyzwania. Ewelino, no z jednej strony mamy promocję, przyciąganie studentów, oni zostają naszymi studentami. No właśnie, i co dalej, tak? Czy są jeszcze jakieś plany, są jakieś działania, jak się tutaj nimi zająć, czy tylko my ich przyjmujemy i potem już niech sobie radzą sami? No to jest doskonałe pytanie i no właśnie, i to jest to wyzwanie, które stoi przed nami. My wprawdzie planujemy i zastanawiamy się, w jaki najlepszy sposób wykorzystać potencjał, jaki stanowią studenci zagraniczni, bo to jest naprawdę wartość dodana do społeczności lokalnej. Na etapie jeszcze, na etapie studiowania angażujemy studentów cudzoziemców w różne takie programy outsourcingowe. I jednym z takich projektów są zajęcia prowadzone przez studentów zagranicznych dla uczniów szkół średnich, tutaj u nas w Lublinie. Są to zajęcia z języka angielskiego. Więc nasi studenci w formule takich gościnnych występów uczą młodszych kolegów języka angielskiego i ten projekt koordynuje dr Gołębiowski. Natomiast rzecz w tym, żeby przywartościować myślenie o studencie zagranicznym. On nie może być przedmiotem działań, należy przede wszystkim upodmiotowić studentów zagranicznych. Oni naprawdę muszą się czuć jak u siebie tutaj i nie chodzi o to, żeby podejmować działania dla nich, ale z nimi. Albo jeszcze korzystniejszą wersją są działania, które są realizowane przez studentów zagranicznych, kiedy oni są twórcami, autorami, pomysłodawcami, realizatorami tych działań. Stąd też między innymi budżet partycypacyjny, który uruchomiliśmy jako sfinansowany ze środków NAWA. Zadanie, taki projekt, który polegał na tym, że studenci sami planowali, ubiegali się o środki na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć i w ten sposób udało się uruchomić taki cykl spacerów,
spacerów integracyjnych, które organizowane były przez starszych studentów zagranicznych dla młodszych kolegów, którzy dopiero rozpoczynają kształcenie na naszym uniwersytecie. Ten cykl Walk and Talk odbył się, udało nam się zorganizować takie 2-3 spotkania. Później pandemia i ta druga fala niestety koronawirusa pokrzyżowała plany, ale wrócimy do tego projektu, także nie składam absolutnie broni. Plany mamy i oczywiście działamy w tej dziedzinie, która jest bardzo ważna, na którą zwracasz uwagę i słusznie, w jaki sposób wykorzystać ten potencjał. Tutaj program oczywiście taki realizujemy, International Alumni, którego celem jest to, o co pytasz, czyli zaplanowanie takich działań, które będą służyły temu, aby wykorzystać też potencjał w postaci studentów zagranicznych, czy już wówczas absolwentów, jeśli idzie o takie korzyści płynące dla społeczności lokalnej. A tak, bo musimy zmierzać do końca, bo nam czas mijał, tak ze zwykłej ciekawości, bo powiem ci szczerze, że kompletnie nie wiem, czy studenci zagraniczni teraz w czasie pandemii, izolacji, kiedy są zajęcia zdalne, już nawet nie w systemie hybrydowym, tylko zdalnym, to oni są w Lublinie, czy część jest w swoich krajach? Część jest w Lublinie, część jeszcze u siebie, albo nadal u siebie, dlatego że część naszych studentów zdecydowała się ze względów ekonomicznych, finansowych wrócić do domu, biorą udział w zajęciach w formule zdalnej. Natomiast część studentów, i to nie mała, bo to jest ponad 1000 osób, to są studenci, którzy nadal są. I planujemy nawet taką, może nie chcę za dużo zdradzać, ale planujemy taką niespodziankę świąteczną dla naszych studentów zagranicznych, którzy właśnie zostali. Dlatego, że trzeba pamiętać oczywiście o tym, że no to jest naprawdę trudny czas dla nas wszystkich, zwłaszcza dla osób, które są setki kilometrów bądź tysiące kilometrów od domów, od rodziny, od przyjaciół. Także niespodzianka będzie z zachowaniem oczywiście wszelkich reżimów sanitarnych i zasad tak, bezpieczeństwa. Dobrze, to z tą ciekawością na niespodziankę zostawiam słuchaczy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję, pozdrawiam.